Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, dzisiaj chciałbym, teraz w tym odcinku właściwie, chciałbym Wam powiedzieć o pewnej rzeczy, czyli o wrażliwości i o przewrażliwieniu. Dlaczego właśnie tak? Powiem Wam, że czasami nie jesteśmy w stanie jakby rozgraniczyć tego, co to jest wrażliwość, a co to jest przewrażliwienie. Wrażliwość jest to poczucie piękna. Wrażliwość jest to odbieranie sygnałów zewnętrznych i jakby skupianie się na tym, jak można takiej osobie na przykład z zewnątrz, kiedy widzimy to, jak można pomóc. A przewrażliwienie jest to, czasami bywa na naszym punkcie. Przewrażliwieniem też jest hipochondria, bo to jest przewrażliwienie na temat swojego własnego ciała. Czyli tego, że mamy jakąś chorobę, że od razu doszukujemy się w internecie tego, jakie mogą być objawy itd., itd., itd. To jest właśnie przewrażliwienie. To są sytuacje, w których nie bardzo powinniśmy być, nie bardzo powinniśmy funkcjonować. Wrażliwość jest poczuciem piękna, które nas otacza. Nie skupiamy się na tym. W naszym zapędzie życia, w naszej przestrzeni, rozpędzie takim, gdzie rozbijamy się nie wiadomo o co, dokładnie nie mamy czasu na wrażliwość. Nie mamy czasu na to, żebyśmy skupiali się nad rzeczami pięknymi. Chociaż wszystko, co nas otacza, jest piękne w każde na swój własny sposób, bo to właśnie o to chodzi, że wszystko, nawet brzydota jest piękna, bo ktoś inny może w tym właśnie piękno zobaczyć. Przewrażliwienie to jest właśnie wrażliwość, o której powiedziałem. Przewrażliwienie natomiast jest tym, że cały czas skupiamy się na sobie. Tylko i wyłącznie na sobie. Jest to trochę egoizm. Można to tak ująć. Dlatego, że to jest nasze przewrażliwienie. Albo może być też przewrażliwienie, które jest spowodowane naszą rodziną, przypuśćmy. Że wyolbrzymiamy sytuację, o dokładnie tego słowa chciałem użyć, wyolbrzymiamy sytuacje, które tak naprawdę nie mają miejsca. Wyobrażamy sobie coś i od razu z tego, z małego ziarnka groszku robi się olbrzymi arbuz. Jedno i drugie jest zielone. Tylko po co to robić? Pomyślcie nad tym, naprawdę, bo po co to robić? Ty sam, zresztą sam doskonale wiesz, że nie musisz wyolbrzymiać pewnych spraw. Czasami ludzkie oko niekoniecznie wyłapuje tą wrażliwość, ale czasami wyłapuje nadwrażliwość, czyli to przewrażliwienie, co jest kompletnie zbędne do naszego funkcjonowania. Przyjmujmy życie takim, jakie jest, bez nadwrażliwości, ale z wrażliwością naszego serca. Bo jeżeli patrzymy sercem, czyli tym, co mamy tutaj w środku, znakiem tego widzimy sprawy rzeczywiste, widzimy prawdę. Ale jeżeli wyolbrzymiamy pewne rzeczy, znakiem tego mogą powstawać w naszych głowach iluzje. Iluzje, które naszym wyobrażeniem tworzą coś, co naprawdę nie jest do końca w żaden sposób nam potrzebne. Moi drodzy, moja droga, przemyśl sobie dokładnie tą sytuację. Przemyśl sobie, czy ty jesteś wrażliwa, czy przewrażliwiona. Czy ty jesteś wrażliwy, czy masz tą nadwrażliwość, czyli nadopiekuńczość, nad coś. Nie jest to moim zdaniem nikomu do niczego potrzebne. Nie wyolbrzymiaj rzeczy, których tak naprawdę nie powinieneś wyolbrzymiać. Dobrze, kochani, będę się na ten czas z Wami żegnał i myślę, że spotkamy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo czule. Całus.